Mamo, zobacz, leci samolot. Piu! Kaziu, stój, samochód jedzie. Ups. To było bardzo nierozsądne. Ale mnie wystraszyłeś. Przez twoje zachowanie mogło dojść do wypadku. Przepraszam, mamo, ale ja nie widziałem tego samochodu. Przed przejściem dla pieszych zawsze musisz się zatrzymać, a następnie rozejrzeć i sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Nie pamiętasz, czego cię uczyłam? Troszkę mi się zapomniało. Oj, Kaziu, musimy sobie wszystko powtórzyć. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kamlotki! Kazio i bezpieczeństwo na drodze. Ruch drogowy to dynamiczny proces, w którym bierze udział wielu uczestników. Mamy samochody, autobusy, motocykle, rowery, hulajnogi i pieszych. Poruszając się po drodze, my również stajemy się częścią tego procesu. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi wykazać się uważnością i postępować rozsądnie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. To takie zasady, które mówią nam, jak bezpiecznie poruszać się na drogach. Na przykład, kiedy idziemy pieszo, powinniśmy korzystać z chodnika i przechodzić na zielonym świetle. A kierowcy muszą pamiętać o ograniczeniach prędkości i używać kierunkowskazów. Dokładnie. Każde dziecko powinno wiedzieć, jak bezpiecznie poruszać się na drodze. Kaziu, czy wiesz, co robimy, gdy chcemy przejść na drugą stronę ulicy? Szukamy przejścia dla pieszych. Zgadza się. A czy potrafisz je rozpoznać? Jasne, że tak. Przejście dla pieszych wygląda jak zebra. Jest pomalowane w białe pasy. Obok powinien być umieszczony znak drogowy, który wygląda tak. Bardzo dobrze, Kaziu. Gdy chcemy przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy, musimy znaleźć przejście dla pieszych. Najlepiej takie z sygnalizacją świetlną. Są tam światła drogowe, które pokazują nam, kiedy możemy iść. Nas interesują światła dla pieszych. To te z ludzikiem. Gdy światło jest czerwone, ludzik stoi. A gdy zmieni się na zielone, ludzik idzie. Jeśli zobaczymy czerwone światło, trzeba cierpliwie czekać, aż zaświeci się zielone. Gdy zobaczymy zielony kolor, rozglądamy się. Najpierw patrzymy w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo. Sprawdzamy, czy nie nadjeżdża samochód. Jeśli jest bezpiecznie, możemy iść. Idziemy spokojnie, cały czas zachowując czujność. Nie wbiegamy na pasy. A co, jeśli nie ma świateł? Jeśli znajdziemy się przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej, musimy bardzo uważać. Młodsze dzieci, takie jak ty, powinny zawsze korzystać z pomocy kogoś dorosłego. Zanim wejdziemy na jezdnię, musimy się oczywiście rozejrzeć w lewo, w prawo, w lewo. Jeśli zobaczymy nadjeżdżający samochód, czekamy. Musimy mieć pewność, że kierowca nas zauważy. Samochód powinien się zatrzymać i nas przepuścić, ponieważ mamy pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Masz rację, ale mimo wszystko zawsze należy zachować czujność. Może się zdarzyć, że kierowca nie zauważy nas i nie zatrzyma pojazdu. Nigdy nie wchodzimy na jezdnię przed upewnieniem się, że jest bezpiecznie. Dzieci powinny korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych.
Jak myślisz? Na co jeszcze należy uważać? Pani Basia mówiła, że nie wolno patrzeć w telefon, gdy przechodzimy przez ulicę. Bieganie również jest zakazane. Nawet wtedy, gdy spieszymy się na autobus. Przebieganie przez jezdnię jest bardzo niebezpieczne, szczególnie gdy światła się zmieniają. Tak, to bardzo ważne uwagi, Kaziu. Wiele dzieci nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń na drodze. Powtórzmy sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze. Korzystaj z drogi dla pieszych. Gdy widzisz dostępny chodnik, zawsze chodź po nim. To jest dla nas najbezpieczniejsze miejsce. Nie zbliżamy się do krawędzi chodnika. Trzymaj się jak najdalej od jezdni. Jeśli nie ma drogi dla pieszych, możesz iść poboczem z lewej strony jezdni. Musisz być wtedy bardzo ostrożny. Nie chodź po drodze dla rowerów. Możesz zostać potrącony. Czasami chodnik jest podzielony na dwie części. Na drogę dla pieszych i drogę dla rowerów. Zobaczysz wtedy taki znak. Chodzimy tylko po swojej części. Przechodź tylko na przejściu dla pieszych. Szukaj pasów zebry. Przejście dla pieszych to miejsce, gdzie możemy bezpiecznie przekroczyć ulicę. Czerwone mówi stój. Obserwuj światła drogowe. Czerwone światło oznacza, że musimy czekać. Gdy pojawi się zielone, możemy iść, ale dopiero po rozejrzeniu się. Nie wchodzimy na pasy, gdy światła się zmieniają. Patrz w lewo i w prawo. Zanim wejdziesz na drogę, upewnij się, że nie nadjeżdża samochód. Spójrz najpierw w lewo, potem w prawo, a potem jeszcze raz w lewo. Tylko wtedy, gdy nic nie jedzie, możesz bezpiecznie przejść przez jezdnię. Bieganie po jezdni jest bardzo niebezpieczne. Lepiej raz spóźnić się na autobus, niż biegać i ryzykować życiem. Nie warto się spieszyć. Pomyśl, zanim zaczniesz działać. Nie baw się w pobliżu drogi. Możesz spowodować wypadek. Jeśli piłka wpadnie na jezdnię, nie rób niczego sam. Poproś dorosłego o pomoc w odzyskaniu piłki. Bądź widoczny. Gdy jest ciemno, pamiętaj o byciu widocznym dla kierowców. Noszenie odblasków i jasnych ubrań sprawia, że jesteśmy zauważalni. Jeśli chcesz przejść przez torowisko, możesz to zrobić tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Zachowaj szczególną ostrożność i dokładnie się rozejrzyj. Jeśli szlaban jest zamknięty, czekaj cierpliwie. Nie przechodź pod nim, ani nie wbiegaj pod zamykający się szlaban. Jeśli masz mniej niż 7 lat, nie możesz przebywać bez opieki na drodze publicznej. Zgodnie z przepisami powinna być z tobą osoba, która ukończyła przynajmniej 10 lat. A najlepiej, jeśli będzie to ktoś dorosły. Ta zasada nie dotyczy strefy zamieszkania. W strefie zamieszkania pieszy ma pierwszeństwo i może poruszać się po całej szerokości drogi, a nie tylko po chodnikach. Nie znaczy to jednak, że możesz być nieostrożny. Nawet jeśli chodzisz po osiedlowej uliczce, musisz być czujny. Nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się nadjeżdżający rower lub samochód. Jeśli korzystacie z roweru lub hulajnogi, powinniście założyć kask i ochraniacze. A przed przejściem dla pieszych powinniście zejść z pojazdu i przeprowadzić go przez ulicę. No, chyba że jest to specjalny przejazd dla rowerów. Ucz się znaków drogowych. Istnieją dwa typy znaków drogowych. Pionowe i poziome. Zarówno rowerzyści, jak i piesi muszą ich przestrzegać.
Kiedy jesteście niepewni lub potrzebujecie pomocy, zawsze pytajcie o pomoc dorosłych. Ale są też dorośli, z których nie należy brać przykładu. Na przykład tacy, którzy idą na czerwonym świetle albo są zapatrzeni w telefon. Brzydko! Masz rację, Kaziu. Nie naśladujemy takich zachowań. Gdy dojdzie do wypadku, koniecznie zadzwońcie na numer alarmowy 112. Myślę, że powtórzyliśmy sobie najważniejsze zasady. Na koniec mam dla ciebie zagadkę, Kaziu. Spróbuj rozpoznać te znaki drogowe. Znaki informacyjne. Przejście dla pieszych. Przejazd dla rowerów. Parking. Droga z pierwszeństwem. Znaki nakazu. Droga dla pieszych. Droga rowerowa. Ruch okrężny. Nakaz jazdy prosto. Znaki zakazu. Znak stop. Zakaz wjazdu. Zakaz ruchu pieszych. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Znaki ostrzegawcze. Ustąp pierwszeństwa. Przejazd kolejowy z zaporami. Niebezpieczny zakręt w prawo. Roboty drogowe. Świetnie! Rozpoznałeś wszystkie znaki, które dla ciebie przygotowałam. Lubię się uczyć znaków drogowych. Muszę zapamiętać wszystkie, bo bardzo chciałbym jeździć na rowerze. Jeśli będziesz się dobrze zachowywał na drodze, pomyślimy o rowerze. Oczywiście! Będę bardzo grzeczny. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!